To była bardzo intensywna i bardzo ciekawa wizyta, dlatego że spotkałem się z dużym miejscem pielgrzymkowym. Tam przybywa bardzo wielu pielgrzymów z całego świata, w tym bardzo znacząca grupa Polaków. Polacy i Włosi stanowią najliczniejsze grupy pielgrzymkowe, które tam się pojawiają. I jest to miejsce nie tylko kultu maryjnego, ale również kultu Jezusa Chrystusa w Jego sakramentach, zwłaszcza w sakramencie Eucharystii. Jest Droga Krzyżowa, są tajemnice Różańca, rozciągnięty na okolicznych wzgórzach. Jest też, oprócz tych tradycyjnych nabożeństw, strona formacyjna, dlatego że tam są organizowane rekolekcje, organizowane są sympozja, seminaria i festiwale. Na festiwal młodych przyjeżdża do 70 tysięcy młodych. Jest też taki duży zjazd pielgrzymów na zakończenie i początek nowego roku. A więc bardzo intensywnie jest tam prowadzona praca duszpasterska. I jak komunikat Stolicy Świętej głosił, moim zadaniem było zapoznanie się z tą sytuacją i ewentualnie zaproponowanie jakichś ulepszeń. A więc teraz będę pracował nad konkluzją, nad zakończeniem tej misji poprzez raport, który prześlę do Stolicy Apostolskiej.